Zdecydowana wasz terminarz meczowy, no bo różnica na parkiecie była dość spora. Porażki w sporcie ogólnie są liczone, to jest nasze życie, porażki wygrane, trzeba się z tym liczyć, ale na pewno bardzo wartościowa jest walka, a no dzisiaj tego zabrakło. Nie wiem, no nie pokazałyśmy charakteru, mimo nierównej gry budowlanych, no niestety nie wiem, co się stało, po prostu nastała niemoc. Zwłaszcza ten drugi i trzeci set, w waszym zdaniem bardzo słabe, już wtedy posypało się wszystko, bo jak nie było przyjęcia już od pierwszego seta, to w drugim i w trzecim i atak, i zagrywka także już zdecydowanie słabsze. Myślę, że to nie było jakiegoś ubytku w elementach, tylko myślę, że w głowach. Bardziej wierzę w to, co robimy. Myślę, że no, mogłoby być na pewno tego więcej. Można by było się tego spodziewać po doświadczonych zawodniczkach, które mamy w zespole. No ale niestety bywa. Sugeruję, że część zawodniczek przegrała te mecze w głowach, zanim się ten mecz jeszcze rozpoczął? Myślę, że na pewno nie zanim się rozpoczął, ale myślę, że na pewno na boisku część nie pokazała tego, co potrafi, co robi na treningu. Jakieś wnioski na kolejne mecze po takiej sromotnej porażce? Myślę, że wnioski na pewno każda powinna mieć indywidualnie. Każda powinna ponieść trochę odpowiedzialności za to, co teraz dzieje się na boisku. Ty ze swojej postawy w jakikolwiek sposób jesteś zadowolona? Dzisiaj wiem, że ciężko po takim meczu, ale no szukam pozytywów, bo zawsze lepiej się mówi o takich rzeczach niż o negatywnych. Tak, na pewno ciężko, chociaż jestem zadowolona. No, próbowałam poderwać zespół do walki. No niestety nie udało się. Tak, takie życie po prostu. W niedzielę kolejny ważny mecz tutaj w hali Orbita. Macie stosunkowo niedużo czasu, żeby się pozbierać. Będzie to trudne, czy dość szybko oczyszczacie głowy po porażkach? Tak jak mówiłam, myślę, że wnioski będą szybkie i na pewno się otrząśniemy z tego szybko. Pojutrze wracamy do treningów i po prostu trzeba trenować, trzeba jak najszybciej oczyścić te głowy, ponieważ no, wiadomo, w niedzielę mecz, który jest bardzo, wręcz bardzo ważny, no a na pewno będzie liczyła się wygrana. Jakieś pozytywy da się wyciągnąć? Już pytaliśmy siatkarki po tym meczu. Czy to... Miały problem, żeby je znaleźć, więc może trener chociaż widzi jakieś tutaj elementy, z których można być chociaż w najmniejszym stopniu zadowolonym. Czy w jakiś sposób możemy być zadowoleni z pierwszego seta gry, bo tam rywalizowaliśmy, walczyliśmy, a w tych dwóch pozostałych setach no niestety nie walczyliśmy. No i tylko z tej walki możemy być zadowoleni w pierwszym secie. I tyle. No, reszta na pewno ja nie jestem zadowolony totalnie. Myślę, że zawodniczki też nie są głupie, tylko też nie są zadowolone. Cieszę się, że powiedział to samo, co ja. Jeśli chodzi o walkę, no to są to trochę cechy policjonalne. To nie jest kwestia umiejętności siatkarskich. Czego zabrakło? No bo na pewno próbował pan je motywować. One się załamały po tej pierwszej partii przegranej w końcówce, czy generalnie wyszły na parkiet już z myślą o tym, że z wicemistrzyniami Polski w tak niedoświadczonym składzie nie da się podjąć równorzędnej walki? To jest ciekawe pytanie. No, dość podobny przebieg miał mecz z Rzeszowem, czy też z bardzo dobrym zespołem. Mówiliśmy dziewczynami, to z reguły często się motywujemy, mówimy, żeby grać tak, żeby wygrać, a nie żeby grać tak, żeby nie przegrać. I niestety graliśmy w tych dwóch setach tak, żeby po prostu nie przegrać, a wtedy sytuację mamy taką, że niektórym zawodnikom trzęsą się ręce, niektóre się czegoś boją, niektóre boją się podjąć ryzyka w ataku. Inne z kolei zaczynają nie trzymać się naszych systemów gry. No jak się w to wkrada, w to, co się dzieje na boisku, potem są problemy organizacyjne. No i tak to niestety wyglądało. Będzie problem, żeby zmotywować dziewczyny na kolejny mecz, bo to już w niedzielę mamy 6 dni, a mecz jednak z gatunku dużo ważniejszych, biorąc pod uwagę rywala i miejsce tabeli. Nie, tak jest nasze zadanie jako trenerów, żeby motywować zespół. Takie jest zadanie zawodniczych, żeby walczyć. Takie jest zadanie też życie sportowca, tak? I zespołów sportowych, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Dzisiaj przegraliśmy, ale podnosimy głowę już teraz. Tak się meczu przeanalizowaliśmy to spotkanie, czego nam zabrakło. Wspólnie z trenerami i teraz przed nami praca i przygotowanie się normalne do meczu z Dąbrową. Dziewczyny mają świadomość, że... Pan powiedział na samym początku, że można przegrać, ale też można podjąć walkę i przegrać trochę w innym stylu. Mhm. Jak kibice będą widzieli takie jednostronne mecze, to tych pustych krzesełek w hali Orbita może przybywać z każdym meczem. I to dziewczyny akurat będą widzieć, tak, że z każdym kolejnym meczem tych kibiców jest odrobinę mniej. A czy to może nie być problem? Czy to też nie powinno być motywujące do tego, żeby walczyć z zębem do samego końca w kolejnych meczach? Mhm. Tak, ja myślę, że dziewczyny motywuje wiele rzeczy. To, co pan powiedział, jest strasznie istotne. No, cieszymy się, że gramy przy kibicach.
że nasz zespół przychodzą kibice i obserwują nasze mecze. Do tej pory dawaliśmy więcej radości tutaj we Wrocławiu, wygrywając wszystkie mecze, które tutaj były. Więc no teraz musimy to zaufanie znowu odbudować, walczyć. No i tak powiedziałem, no walczyć, grać po prostu. To są, wydaje się, to są dość podstawowe rzeczy, jak się okazuje, że czasami nie. Tak podsumowując trochę, no bo mamy ze sobą dokładnie połowę tej pierwszej rundy przed rewanżami. Może pan już takie pierwsze wnioski wyciągnąć, jeśli chodzi o na przykład, nie wiem, miejsce w tabeli, o które zespół będzie walczył, bo już mieliśmy okazję zmierzyć się i z tymi zespołami mocnymi, walczącymi o medale, i z tymi, które gdzieś tam być może raczej o playoffach mogą tylko i wyłącznie pomarzyć. Jak to wygląda z pana perspektywy? Myślę, że nasze mecze udowodniły ten przekrój, tak jak pan powiedział, coś, jakieś wnioski można oczywiście podsumować, zgadzam się z tym. Nasze mecze udowodniły, że z jednej strony możemy wygrać z każdym, jeżeli tylko walczymy, a z drugiej strony możemy też przegrać z każdym, jeżeli tylko nie walczymy. No, mecz z Legionowym też przegraliśmy się na własne swoje życzenie. Jakbyśmy więcej walczyli, pewnie byśmy mieli dzisiaj zupełnie inny wynik tej rywalizacji, więc nie kategoryzowałbym się tutaj, że to miejsce w tabeli, które zajmujemy, to z tego 10 miejsca jesteśmy, to jest jakieś miejsce, które się musimy trzymać cały czas. Ja pracując tutaj we Wrocławiu i trenerzy, my jesteśmy przyzwyczajeni do wygrywania, więc ja nie mogę powiedzieć dziewczynom, żebyśmy grali o utrzymanie czy coś takiego, bo to nie jest w ogóle w moim stylu kompletnie. I rozwijamy zespół, traktując nasze zawodniczki poważnie, jako dziewczyny, które chcą być lepsze przez cały czas na treningach, chcą być lepsze generalnie, chcą być coraz lepiej postrzegane w lidze, chcą być generalnie lepsze, więc nie ograniczam się do niczego tutaj. Agnieszka Konkolewska była zawodniczka Impeda Wrocław. Jak powrót na stare śmieci po niezbyt długiej przerwie? Na pewno bardzo emocjonujące. Myślę, że tutaj dodatkowa motywacja, aby we Wrocławiu przed tymi byłymi kibicami, ale wciąż gdzieś bliskimi sercu, pokazać się dobrze. No i na pewno cieszy to wygrana, że ten mecz poszedł po naszej myśli. Czy ta wygrana była tak łatwa, jak pokazuje to wynik? Trudno powiedzieć. Oczywiście są to młode dziewczyny, które walczą i na to się nastawiałyśmy. Wiedziałyśmy też, że po tych dwóch teoretycznie łatwo wygranych setach, jak wyszliśmy w trzecim, nastawiałyśmy się na to, że znów zaczną walczyć. No ale zagrałyśmy dobrze z zagrywką i myślę, że to tutaj było kluczem do dalszej gry. Jeśli chodzi o w ogóle elementy siatkarskiego rzemiosła, to przewaga była dość duża, ale miały się takie dwa niepokojące momenty w pierwszym i w trzecim secie, kiedy był dość długi, kilkupunktowy przestój. To was nie martwi przed ważniejszymi meczami w perspektywie dalszej gry w tym sezonie? No oczywiście, no przestoje zdarzają się każdej drużynie i tutaj przy dużej przewadze zdarzały nam się te przestoje, także to może nie martwi aż tak, ale na pewno no, jest nad czym pracować. Spodziewałaś się parę miesięcy temu, że przyjedziesz do Wrocławia na mecz z Impelem i po drugiej stronie siatki właściwie nie zobaczysz żadnej koleżanki z pierwszego składu, z którą grałaś jeszcze w minionym sezonie? Nie mogłam się tego spodziewać. Okej. Okay. Rozumiem, że jak dla Ciebie zmiana generalnie po tym sezonie? Jak Ci się gra w Łodzi? Powiedz krótko. Dobrze. Wiadomo, początek był trudny, bo miałyśmy zaledwie 3 dni i grałyśmy pierwszy mecz. Też nie było czasu na regenerację po kadrze, ale no, większość zespołów tak miała, także nie można się tutaj tym tłumaczyć. Myślę, że teraz już przynosi efekty ta nasza praca na treningach i teraz pokazujemy tą naszą siatkówkę już bardziej zgrane, a nie tylko pokazujemy charaktery, ale też właśnie to nasza siatkówka wygląda lepiej technicznie. Bo ta intensywność znowu będzie duża za chwilę Liga Mistrzów przyszłego tygodnia. Tak, no już teraz gramy 2 mecze w tygodniu, bo teraz w niedzielę, później w środę, znowu w sobotę, także intensywność jest duża, ale ja lubię taki rytm grania, ponieważ ciągle gdzieś możemy się mierzyć z przeciwnikami, a nie trenować i czekać na te mecze. Ja trenuję po to, żeby grać, także to, że jest dużo meczów, to mnie cieszy. Jesteś no, młodą siatkarką, ale już doświadczoną, bo już parę lat na tych parkietach w Łodzi. Jak się czujesz jako rzeczywiście jedna z takich bardziej doświadczonych? Czy cały czas zbierasz tę naukę, bo przecież grałaś w Lidze Mistrzyń tutaj we Wrocławiu? Jaka jest Twoja pozycja, sytuacja w Łodzi? Jak się pewnie się tam czujesz w drużynie? No myślę, że wymagania są jakieś postawione przede mną. Staram się im sprostać. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak zrobić i oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze są lata grania przede mną i mam nad czym pracować, także to wszystko staram się jak najlepiej połączyć.
jak już jesteś u nas, to chciałem skorzystać z okazji i zapytać, czy była szansa, że przed tym sezonem wyjedziesz za granicę? Czy chciałaś od początku zostać dalej w Polsce, jak wiedziałaś, że w Imperium nie zostaniesz? Myślę, że to już było minęło, nie ma się co nad tym skupiać. I myślę o tych przyszłych meczach, także to jest najważniejsze. To na koniec powiedz, jak Ci się Łódź podoba jako miasto, jak w porównaniu do Wrocławia wypada? Jak bardzo brzydsza jest Łódź od Wrocławia, przede wszystkim chcemy wiedzieć. Tutaj pytania są tendencyjne, także nie wiem, czy powinnam na nie odpowiadać. Aczkolwiek, oczywiście może Łódź jest mniejszym miastem, ale także ma swoje uroki, chociaż zawsze będę z sentymentem wracała do Wrocławia, który jest przepiękny.